Witam po dłuższej przerwie i zapraszam na kolejny odcinek piłkarskiego flesza Anna Rusin. Niekorzystną passę kontynuują piłkarze pierwszoligowej Stali Mielec. Zespół prowadzony przez Zbigniewa Smułkę zremisował bezbramkowo w wyjazdowym meczu z Wisłą Puławy. Dla piłkarzy Stali Mielec był to już piąty kolejny mecz bez wygranej. Mielecki zespół zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli pierwszej ligi i by zapewnić sobie utrzymanie na zapleczu ekstraklasy, musi w końcówce sezonu zdobyć jeszcze kilka punktów. Tylko punkt przed własną publicznością wywalczyła drugoligowa Stal Stalowa Wola. Podopieczni Janusza Białka zremisowali z Legionowią Legionowo 1-1. Podkarpacki zespół przegrywał od 64. minuty po golu Krystiana Wójcika, ale na szczęście zdołał doprowadzić do wyrównania. Bramkę na wagę punktu zdobył na kilka minut przed końcem spotkania Kamil Będkowski, wykorzystując rzut karny. Udanego weekendu nie zaliczyła niestety Siarka Tarnobrzeg. Drugi z podkarpackich drugoligowców przegrał w wyjazdowym meczu z GKS-em Bełchatów 0-3. Pierwszego gola siarkowcy stracili w 12. minucie po samobójczym trafieniu Radosława Sylwestrzaka. Kolejne bramki dla Bełchatowian zdobywali w drugiej połowie Bartłomień Bartosiak i Patryk Rachwał. Absolutnym hitem kolejki w trzeciej lidze było starcie czołowych drużyn Krze Ostrowiec Świętokrzyski i Motoru Lublin. W meczu, który zgromadził na trybunach ponad 4000 kibiców, nie brakowało emocji. Piłkarze Motoru Lublin prowadzili już 2 golami, by ostatecznie zremisować 2-2. To dobry wynik dla podkarpackich klubów z czołówki tabeli, które wciąż mają nadzieję na dogonienie rywali. Na wysokości zadania stanęła tym razem Stal Rzeszów, która zwyciężyła 3-0 w starciu z Podlasiem Biała Podlaska. Zespół Bohdana Bławackiego wyszedł na prowadzenie już w 10. minucie meczu po golu Wojciecha Rejmana. Jeszcze przed przerwą na 2-0 podwyższył Sebastian Brodzki, a w samej końcówce spotkania kropkę nad i postawił Kacper Drelich. Wygrana pozwala Rzeszowianom przedłużyć nadzieję na awans, choć ich strata do lidera wynosi aż 7 punktów. Trzy punkty przed własną publicznością zaksięgowały Karpaty Krosno, które w derbowym spotkaniu z Kosmosem Nowotaniec zwyciężyły 2-1. Potknięcie zaliczyła Resowia, która w wyjazdowym starciu z Unią Tarnów przegrała 2-4. Rzeszowianie prowadzili od 8 minuty po trafieniu Bartłomieja Buczka, ale jeszcze przed przerwą dali sobie wbić gola. Po zmianie stron natomiast odważniej zaatakowała Unia i to Resowia musiała gonić wynik. Nadzieję kibicom Pasiaków dał jeszcze Sebastian Dziedzic, który w 63. minucie doprowadził do wyrównania. W końcówce jednak miejscowi zdobyli jeszcze 2 bramki i ostatecznie zwyciężyli 4-2. Na prowadzeniu w swoim pojedynku byli także gracze JKS-u Jarosław, którzy wygrywali w Radzeniu Podlaskim do przerwy. Niestety po zmianie stron gole zdobywały już tylko Orlęta i ostatecznie pokonały podkarpacki zespół 3-1. W czwartej lidze podkarpackiej coraz bliżej awansu jest Wólczanka Wólka Pełkińska. Lider zwyciężył 5-0 w wyjazdowym meczu ze Startem Pruchnik. Podopieczni Grzegorza Sitka mają już 13 punktów przewagi nad kolejnym w tabeli Izolatorem Boguchwała i są murowanym faworytem do awansu.
Komplet wyników pozostałych spotkań i aktualną sytuację w ligowych tabelach znajdziecie na www.podkarpacielive.pl. Zapraszamy!